sierpniu w 1954 roku po prostu przekazano pod opiekę moją do tego ośrodka szkolenia sportowego, nowego poborowego. Tak raz, żeśmy na Szczelnicę poszli i to był wtedy cyrk. Nie wiem, tam nawet w tarczy chyba nie trafiłem, ale ważne, się w bramki trafiało. Jeżeli chodzi o porównanie, sądzę, że umiejętności Luciana Brychtrzego są bardzo adekwatne do dzisiejszej Barcelony. Każdy mecz z udziałem Brychtrzego to było naprawdę wydarzenie. Na Legię przychodziło się przede wszystkim, żeby obejrzeć Brychtrzego. Z tego, co ja pamiętam, oczywiście przez mgłę jako dzieciak, no to raczej, jak to się można było powiedzieć dzisiaj, zwodziarz z wody. Z taką lekkością poruszał się wtedy na tej trawie i taką fajną sylwetkę potrafił pokazać i świetnie nóżki ustawił i taką fajną lekkość sobie miał. Była taka bardzo fajna grupa pokerowa i pan Lucjan zawsze był chętny do tego pokerka, był duszą tego stolika karcianego. Zabawa była znakomita. Raczej w niektórych momentach jestem raczej wesołym chłopakiem. Jak można powiedzieć, że jestem chłopakiem jestem. Ciężko, żeby przez najbliższe 20 czy nawet pół wieku spotkać takiego zawodnika.